Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj porozmawiamy o 5 powodach, dla których warto przeczytać najnowszą książkę Adama Fabera, czyli Miasto Snów. Pierwszy powód rzuca się w oczy dosłownie sam, bo chodzi oczywiście o okładkę. Wiecie, że ja nie jestem zwolenniczką czytania książek, bo okładka jest ładna, ale w tym przypadku naprawdę jestem zachwycona. Byłam wielką fanką tych rysunkowych okładek z serii Kroniki Jaru, natomiast tą okładką absolutnie wydawnictwo mnie kupiło. Wydaje mi się, że jest dużo lepszym wyborem nawet niż te rysunkowe okładki. Niby nie oddaje aż tak bardzo charakteru książki, no bo patrząc na samą okładkę nie wiemy o co chodzi, ale wydaje się jakaś taka bardziej poważna, bardziej dorosła, sugeruje, że jest w tym coś jakby więcej niż w Kronikach Jaru. Plus, tak wam zdradzę zza kulis trochę, że takie okładki z jakimiś tam świecącymi elementami, wypukłymi elementami i tak dalej, są zazwyczaj droższe, więc trzeba to docenić, fajnie się świeci, fajnie na pewno będzie wyglądać na półce. Ale oczywiście argument z okładką to jest tylko jedna rzecz, taka na pół poważnie, bo wiadomo, że książek nie czyta się tylko dla okładki. Kolejny argument to fakt, że możecie sięgnąć po tą serię, bo to jest początek nowej serii, możecie sięgnąć po Miasto Snów, nawet jeśli nie znacie Kronik Jaru, ponieważ to jest książka osadzona w tym samym uniwersum, nadal mamy do czynienia z Jarem, ale z trochę inną jego odsłoną, więc nie musicie znać poprzedniej serii tego autora, czyli Kronik Jaru, nie musieliście ich czytać, nie musiało wam się podobać, żebyście mogli sięgnąć po Miasto Snów i żeby mogło się wam spodobać. Drugi argument prowadzi nas do trzeciego, czyli do tego, że to jest zupełnie nowa odsłona Jaru. Jeśli wydawało wam się, że Kroniki Jaru to jest wszystko takie urocze, cukierkowe, trochę dziecięce, wszystko takie dobre i piękne i tak dalej, to myślę, że warto, żebyście poznali Miasto Snów, żebyście zobaczyli, że Jar ma drugą twarz, ma drugą odsłonę, trochę bardziej mroczną, trochę bardziej poważną, trochę mniej dla dzieci, miałam wrażenie. To nadal nie jest książka przeznaczona dla, powiedzmy, nie wiem, grupy wiekowej 30+, zdecydowanie nie. Natomiast myślę, że jest dla troszeczkę starszych czytelników niż Kroniki Jaru. Jest trochę bardziej mroczna, trochę bardziej brutalna. Główną bohaterką Miasta Snów jest Marge Sky, zupełnie zwyczajna 16-latka i w tym aspekcie książka jest bardzo podobna do Kronik Jaru oczywiście, bo na początku też poznawaliśmy Kate. Nie pamiętam szczerze mówiąc, ile Kate miała lat na początku, ale to też była zupełnie zwyczajna dziewczyna, która dopiero po jakimś czasie dowiadywała się o Jarze. Tutaj jest podobnie, poznajmy Marge w momencie, kiedy ona nie dogaduje się z rówieśnikami, nie dogaduje się z matką, jej matka coś ukrywa. Dziewczynę zaczyna prześladować jakiś chłopak, jakiś bardzo dziwny chłopak i Marge nie jest pewna, czy ten chłopak jest prawdziwy, czy jest tylko wytworem jej wyobraźni, bo równocześnie razem z pojawieniem się tego chłopaka pojawiają się również bardzo dziwne sny, dziwne koszmary, które tak naprawdę ciężko jest odróżnić od rzeczywistości. Te koszmary zaczynają się w pewnym momencie przeplatać z rzeczywistością, więc Marge kompletnie nie wie, co w ogóle w jej życiu się dzieje. W ten sposób właśnie Marge zaczyna poznawać Jar, przechodzi w pewnym sensie przez takie wirtualne drzwi do tego fantastycznego świata. Czwarty powód, żeby sięgnąć po Miasto Snów, to właśnie motyw snu i koszmaru. Jeśli jesteście fanami książek, w których jawa przeplata się ze snem, w których rzeczywistość przeplata się z wytworami wyobraźni, w których nie do końca wiadomo, gdzie jest ta granica pomiędzy snem a rzeczywistością, gdzieś ta granica się zaciera, nie jest taka wprost oczywista, to myślę, że Miasto Snów jest dobrym wyborem, dlatego że te koszmary, te sny odgrywają bardzo duże znaczenie i nieraz faktycznie ciężko jest się połapać, w którym momencie bohaterka jakby funkcjonuje na jawie, w którym momencie funkcjonuje we śnie i które elementy z tych obu światów są prawdziwe. No i ostatni powód, żeby sięgnąć po Miasto Snów, to piątek. I nie mam tutaj absolutnie na myśli dnia tygodnia, tylko oczywiście bohatera i do dodatku bohatera kociego. Oczywiście w Mieście Snów, tak jak na książkę, w której występuje magia przystało, pojawia się również czarny kot. W tym przypadku jest to czarny kot gadający, który trochę prowadzi bohaterów, trochę komplikuje im życie i generalnie jest bardzo fajną postacią. Trochę przypominał mi kota z Sabriny, Salema bodajże, jeśli dobrze pamiętam, i trochę przypominał mi też Yavisa z Kronik Jaru. Trochę podobna konstrukcja bohaterów, trochę ten element właśnie, że pojawia się bohater zwierzęcy, który w pewnym sensie współdziała gdzieś tam z bohaterami. Te elementy są gdzieś tam spójne z Jarem chociażby, ale fajnie było piątka poznać i po lekturze, tak jak napisałam zresztą na skrzydełku, założyłabym jego fanklub. Dzisiaj tak trochę skrótowo i na szybko, bo chciałam wam przybliżyć Miasto Snów, zanim pojedziecie na warszawskie targi książki. Jeśli ktoś z was będzie zainteresowany, to na pewno znajdziecie tę książkę na stoisku wydawnictwa Winidia. Z drugiej strony też dlatego, że nie za bardzo mam o tej książce coś więcej do opowiedzenia. Nie mogę wam opowiedzieć fabuły, a moje wrażenia są trochę mieszane, to znaczy ja mam świadomość tego, że to nie jest najbardziej wybitna literatura fantastyczna młodzieżowa. Nie przesadzałabym ze stwierdzeniem, że to jest najlepsze w fantastyce młodzieżowej, co jesteście w stanie przeczytać, że niczego lepszego na półce nie znajdziecie. Być może znajdziecie. To jest raczej książka dla fanów Jaru, dla fanów Adama Fabera, dla fanów tego świata, może też dla osób, które Jar czytały i którym nie do końca się podobało, bo był zbyt cukierkowy,
Zdecydowanie Jar w Mieście Snów i w ogóle w tej serii będzie bardziej mroczny i zobaczymy tą jego drugą odsłonę. Także właśnie jeśli Jar z Kronik Jaru był dla Was zbyt cukierkowy, to może Wam się spodobać. Także nie uważam, że to jest najlepsza literatura fantastyczna ever, natomiast bardzo dobrze mi się to czytało, było fajne, było lekkie, wciągnęłam się w historię, polubiłam bohaterów, więc może i Wy ich polubicie. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, to link do niego oczywiście będzie tutaj u góry, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!